O kobiecości, poczuciu wartości jako kobieta, o głodzie emocjonalnym. Jak go zapełnić, żeby nie umordować swojego mężczyzny oczekiwaniami z kosmosu? Genialne pytanie, pytanie zadała Magda. Jak zapełnić ten głód, żeby nie umordować swojego mężczyzny oczekiwaniami z kosmosu? Znajdź taką praktykę przyjemnościową dla siebie samej, która odpowie na dwa gruntowne pytania dla Ciebie. Co ja czuję, a gdy dobijesz do punktu, w którym wiesz, co czujesz, to potrafisz to określić, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne, czy to jest intensywne, czy słabe. Wystarczy tylko tyle. Jeżeli to jest nieprzyjemne, bez względu na to, czy intensywne, czy słabe, to wtedy spytaj się siebie, czego potrzebuję jako kontra tego. Okay, bo my nie odpowiadamy sobie na te pytania i nasza nieuświadomiona, nienazwana, nieuświadomiona właśnie szczególnie potrzeba jest wtedy kierowana na faceta, który Bogu ducha winny nie ma pojęcia, czego ty chcesz. I ja często byłam w tej pozycji, że jakby oczekiwałam od mojego partnera, od moich byłych wszystkich praktycznie i na początku od mojego męża, że on po prostu odgadnie, czego ja chcę, no bo ja się zachowuję jakoś tam. Bo ja mu to sygnalizuję, bo ja mu emituję, tak, że on mógłby jakoś tam zająć się mną. I miałam jeszcze takie bardzo toksyczne przekonanie, że no chyba wiadomo, tak? No bo przecież jeżeli ja odgaduję potrzeby innych ludzi w mig i wiem, jak je spełniać, no to chyba wiadomo, że mogę oczekiwać tego od innych. I nie, to była moja durna projekcja, bardzo durna, bardzo niedojrzała, bardzo dziecięca, że ja wiem, co kto potrzebuje. Okay? Bo nie wiem, bo taka jest prawda. Kim ja jestem do cholery? Bogiem, żeby siedzieć w głowie drugiego człowieka i wsadzać tam swoje myśli? No way. To wymagało komunikacji i teraz komunikacji ze sobą, bo od niej się zaczyna, odpowiadając już na to pytanie, komunikacja ze sobą się ustawia poprzez właśnie co ja czuję? Co ja czuję? Jeśli to jest nieprzyjemne, bez względu na to, czy intensywne, czy słabe, to czego ja potrzebuję wtedy? I uwaga, nazywanie swoich potrzeb bywa bardzo trudne, bo to jest trochę jak, ze sobą jest trochę tak, jak każda matka, która doświadcza swojego niemowlęcia, musi odgadnąć, czy ono jest głodne, czy ono chce się przytulić, czy ono chce porozglądać się dookoła teraz, czy ono chciałoby postać cycka, czy ono chciałoby, nie wiem, być przewinięte, czy cokolwiek takiego. Trzeba to odgadywać. I sprawdzać, czy to było to. I trzeba tej cierpliwości do siebie, że być może ta potrzeba, o którą Ci chodzi, może to jest potrzeba typowo cielesna, które, uwaga, one są najważniejsze. Jeśli którakolwiek potrzeba cielesna nie jest spełniona, typu jestem tak zmęczona, że chce mi się spać, typu jestem totalnie głodna, zimno mi tak bardzo, że o matko, albo jest mi za ciepło. Jeżeli potrzeby cielesne są niespełnione, to zapomnij o autentyczności. Kompletnie zapomnij. Wtedy stare schematy wychodzą z szafy jak pojebane. Aha! Możesz zrobić niesamowite procesy, niesamowitą drogę świadomościową. Jak jesteś głodna, sorry, jak jesteś bardzo umęczona, nie ma miejsca na to, żebyś była sobą. Nie ma, sorry. Potrzeby są również emocjonalne, więc możesz na przykład chcieć czuć, że gdzieś przynależysz. Lub czuć, że jako odrębna jednostka jesteś szanowana, rozpoznawana i uznana. To są potrzeby emocjonalne. Są to potrzeby duchowe. Potrzebuję wiedzieć, że moje życie ma znaczenie. Potrzebuję wiedzieć, że coś z sobą daje i jest to no, takie valid, tak? Takie ugruntowane i ważne. Więc jeżeli czujesz się właśnie nie do końca przyjemnie, to jaka potrzeba za tym stoi? I to trzeba umieć namierzyć. I spytać się siebie potem finalnie, jak ja mogę to sobie dać? Co ja mogę zrobić, żeby to sobie dać? Bo jeżeli nazwiesz to, czego potrzebujesz i jak to sobie dać, to będzie Ci łatwiej zakomunikować to jemu. Czy jej, w zależności od Twoich preferencji, czy im, w zależności od konfiguracji Twoich relacji. Będzie Ci łatwiej powiedzieć to po prostu i tym samym zaprosić kogoś do spełniania tej potrzeby. I uwaga, nie po to, żeby on lub ona spełniali tą potrzebę, ale żeby byli przy Tobie, gdy Ty ją spełniasz. I w ten sposób związek na tym pięknie zyskuje. Do przykładu,
gdy ja w ostatnim czasie czułam się naprawdę, kurde, samotnie wam powiem. Mogłoby się wydawać, że jestem otoczona przyjaciółmi w ogóle, ale jak się w pewnym momencie rozwija duchowo i jest się już na naprawdę wysokim poziomie, nie mówię, że najwyższym, bo nigdy tam nie będę, ale jestem zdecydowanie na innym poziomie niż dawniej, a znajomości się bardzo weryfikują. Wiele się po prostu wycina i obcina, bo one po prostu drenują. Nawet te pseudodobre, nawet te z ludźmi, na których nam zależy, szczególnie te trzeba obciąć, niestety. W pewnej chwili czułam się bardzo samotnie. I ponieważ mój mąż na ten czas był taką jedyną osobą przy mnie, to ja nie wiedziałam nawet, jak bardzo projektuję na niego taką chęć: bądź mi przyjacielem, moim opiekunem, moim tatą, moją mamą, moim kochankiem, moim spowiednikiem, moim doradcą, moim coachem, moim terapeutą. Ja nie wiedziałam nawet, jak bardzo dużo na niego zrzucam, a to nie jest okej. Związek dwojga ludzi to jest związek osoby dojrzałej emocjonalnie z osobą dojrzałą emocjonalnie, mężczyzny i kobiety, którzy są sobie równi, a ja w tym momencie wymagałam od niego ról, które dawniej, jeszcze 100 lat temu, spełniała cała wiocha. I musiałam nauczyć się to sygnalizować, i musiałam zejść do poziomu: kurczę, co ja czuję? Czuję się źle. I to jest intensywne. Czasami słabe, a czasami bardzo intensywne. Okej, jak ja mogę to spełnić? Czego mi brakuje? Czego ci brakuje, Sabinko? Czego ci brakuje? Ojejku, masz 3 lata. Chciałabyś, żeby ktoś cię przytulił. Ojejku, masz jakieś 5 lat. Chciałabyś, żeby ktoś cię pochwalił. O kurczę, masz jakieś 7 lat. Chciałabyś, żeby ktoś ci powiedział, że jesteś ważna. I to jest moment, w którym ja to sobie mówię. Okej? Po prostu kładę dłonie na klacie i na brzuszku, lub jakkolwiek tam czuję. Jesteś ważna, jesteś kochana, jesteś małą, kochaną, cudowną dziewczynką, która we mnie żyje, i przepraszam, że nie słuchałam Twoich potrzeb. Bo szukałaś mnie, a ja po chamsku, nie wiedząc o tym, odwróciłam się od ciebie. I ty szukałaś wtedy tych rodziców, jakie miałaś, w swoim partnerze. A ich tam nie ma. I ja muszę cię teraz przeprosić, że odstąpiłam od ciebie i zrobiła się taka luka. I potrzebuję cię po prostu wysłuchać i zająć się tobą. I kiedy ja potrafiłam nazwać, wiesz co, kochanie, mówiąc do mojego męża, czułam się bardzo samotnie, czułam, że chciałam, żeby ktoś mnie pochwalił, zauważył. I może to głupie, może to dziecinne, jest mi z tym głupio, może to jest takie próżne, ale naprawdę mi na tym zależy. I mogłam mu wtedy powiedzieć: możesz być przy mnie, kiedy jakkolwiek to cringe'owe i dziwne, ja to dla siebie robię. I mi jest, aż mam galę, gulę w gardle, mi jest mega głupio, jak go o to proszę, naprawdę, bo nazywanie swoich potrzeb jest takim momentem, kiedy robi się totalnie głupio, kiedy jest się bardzo bezbronnym, otwartym. I dawniej ta mała ja wtedy w chwili słabości dostawała raczej: idź do swojego pokoju, nie przeszkadzaj, spadaj. No i kiedy ja potrafiłam właśnie wejść w tę przestrzeń i nazwać tę potrzebę przy nim, no to on na to, jak to facet, nie? Okej, spoko, no chodź tu, no to przytul się i pogadajmy. I wiecie co, ja nawet nie musiałam nic mówić, za mnie po prostu zeszło. Wystarczyło po prostu chwilami nazwać, wystarczyło pobyć przy tym. Wystarczyło, by ta emocja, ta niespełniona potrzeba miała świadka. Mnie, dorosłą. Ja też tego uczę na moich procesach, szczególnie tych grupowych, bo my wszystkie to robimy czasami. I to jest okej. I bardziej okej jest jeszcze, albo no, w ogóle drugą częścią okej tego równania, okej, okay, jest to, że jesteśmy dla siebie tymi kochającymi mamami i tatami. Tatmi? Ojcami. Ale mam teraz zdjęcie, whatever. I jak stajemy się dla siebie tym kochającym ojcem i matką, to jesteśmy w stanie być dojrzałą kobietą przy mężczyźnie. I pozwalamy im być mężczyzną. I tym samym nie obciążamy ich swoimi dramami. I to jest super ekstra. Każdy mężczyzna to doceni. Zaręczam. Pracując z mężczyznami również, oni zauważają, jak bardzo ja potrafię być zdystansowana od tego, co czuję, i jak bardzo im doradzam, co mogliby zrobić, gdy ich partnerki właśnie nie są zdystansowane. I coś, co jest bardzo fajne, to oni zaczynają rozumieć: o, ja nie mam wtedy chodzić jej ratować. Ja nie mam jej doradzać.
Ja nie mam w tym momencie jakby wyciągać ją z tego albo radzić jej, no to zrób tak albo tak i w ogóle, tylko być przy tym. I to jest przepiękne, ta dynamika bardzo zyskuje. Początkowo ich partnerki strasznie się triggerują. Strasznie, bo mają wrażenie, że oni je ignorują. Ale tak naprawdę nie. Oni dają im przestrzeń, żeby wybrzmiało to, co miało wybrzmieć. Więc... co tu jest? O, Ewa coś tutaj pisze. Jeśli chodzi o nakarmienie swoich emocjonalnych głodów, które mają często początek w dzieciństwie, to całym sercem polecam proces pracy nad samą Sabiną. Mega. Dziękuję. Dziękuję, Ewa, naprawdę z całego serducha. Aż mi miło.